Witajcie kochani, dzisiaj do Was przychodzę z kremem, z właśnie taką maścią do rąk, nawilżającą, regenerującą skórę, która jest przesuszona po tych wszystkich środkach typu alkohol czy chlor. Tak, mamy taką przesuszoną skórę dłoni. To jest świetna maść do stosowania na noc. Składa się tak, jedna część tu jest, czyli jedna łyżka rozpuszczonego wosku pszczelego. Mój wosk pszczeli jest już przepropolisowany, bo to jest mój, nie taki dziewiczy, tylko już no, był z miodem i był wyczyszczony, więc jest propolisowany, taki grubszy. Jego miałam około 8 gram, bo zważyłam na niezbyt dokładnej wadze, wykazało mi 8 gram. Do tego dałam dwie czubate łyżki oleju kokosowego, łyżkę miodu i 5 ml gliceryny roślinnej. Glicerynę kupicie w aptece. Miód możecie mieć w spiżarni. Olej kokosowy, w zależności od tego, jaki wybierzecie. Rafinowany bezzapachowy, nierafinowany będzie z zapachem kokosowym. Wosk możecie kupić w sklepach z artykułami do produkcji kosmetyków albo poprosić znajomego pszczelarza, tak? I co robimy? No więc w kąpieli wodnej, już w docelowym pojemniczku, rozpuszczamy sobie najpierw na najwyższej temperaturze wosk, bo on się rozpuszcza w 60 stopniach, później do tego wosku dokładamy olej kokosowy, jak to się wszystko rozpuści, zakręcamy, oczywiście słoiczek jest zakręcony, przemieszamy to sobie wszystko elegancko, zostawiamy z ognia, dodajemy miód. I jak tylko miód się rozpuści, dostrzykujemy tą glicerynę. Wy możecie sobie regulować od tam 2 ml tej gliceryny do 5 ml gliceryny, to jest 5 cm sześciennych z strzykawką. Albo od łyżeczki do łyżki stołowej. To się nam stęgnie po wystudzeniu i wtedy trzeba wziąć mikser i zmiksować na taką masę, bo ta masa po stęgnięciu się rozwarstwia, tak? Wosk razem z olejem kokosowym jest na wierzchu stęgnięta, a pod spodem mamy miód z gliceryną w formie płynnej. No jeżeli to zmiksujemy, to mamy taką masę dosyć płynną, ale nie rozpuszcza się w temperaturze pokojowej, czyli bardziej maść niż krem, nie jest to takie puszyste. Jeżeli byście zrezygnowali z wosku i z gliceryny, a do tego oleju kokosowego z miodem wbili sobie żółtko jajka, to macie rewelacyjną maseczkę odżywczą na skalp, czyli na skórę głowy, na cebulki. Trzymamy to pół godziny, zmywamy ciepłą wodą. Jeżeli dodamy wosk i dodamy glicerynę, no to mamy świetny regeneracyjny krem do rąk, na dłonie spierzchnięte, przesuszone. Gliceryna działa nawilżająco i bardzo natłuszcza. Nawilżająco działa olej kokosowy i regenerująco i nawilżająco działa miód. Miód jest w ogóle świetnym kosmetykiem. Możecie nim zastępować mydło, bo on ma też właściwości bakteriobójcze. No ale to dosyć drogie byłoby mydło, więc już ja sobie od czasu do czasu pozwalam właśnie na mycie takich przesuszonych rąk letnią wodą i właśnie łyżeczką miodu. I to by było na tyle, także polecam, pachnie pięknie. Jeżeli komuś ten zapach by nie odpowiadał, zawsze może sobie jakieś kilka kropli olejku zapachowego przed tym miksowaniem dodać, już do zimnej substancji przed samym miksowaniem. To buziaczki wszystkim, pa, pa.